Siemanko bąbelki, ze względu na fakt, iż zrobiłam sobie tragedię na głowie, to idę do fryzjera, bo za 2 dni się przeprowadzam i chcę wyglądać dobrze, więc lecimy do fryzjera. Jeszcze zanim wyjdę do fryzjera, mój przyjaciel przed chwilą do mnie zadzwonił i mam dosłownie 5 minut, żeby to zrobić, bo muszę wychodzić, ale zadzwonił do mnie, że może lecieć ze mną do Londynu, bo już od jakiegoś czasu zastanawialiśmy się, czy by nie polecieć sobie na jakiś weekend we dwójkę do Londynu. I napisał mi, zadzwonił do mnie, że może lecieć, więc właśnie rezerwuję bilety. Wow, jestem tak podekscytowana, lecimy w listopadzie do Londynu, tylko we dwójkę. Wow, to będzie moja pierwsza taka podróż za granicę samemu. Ja nie mogłabym być szczęśliwsza, naprawdę. Dobra, rezerwuję te bilety. Nie będę ukrywać, że trochę się spieszę, ale zawsze jak przechodzę przez park, to staram się troszeczkę zwolnić, wziąć oddech, pogadać do siebie, pomanifestować i pomyśleć o tym, co się dzieje w moim życiu, na jakim jestem etapie, pogratulować sobie samej i poczuć trochę wdzięczności za to, co mam w życiu. Jestem oczywiście spóźniona, ale musiałam zarezerwować te bilety, bo to była ostatnia szansa. Jakbym teraz tego nie zrobiła, to nigdy bym tego nie zrobiła. A teraz jest już zaklepane, już wiemy, że lecimy, wszystko jest ustalone, jestem mega zadowolona. A teraz już lecę, chcę sobie jeszcze chwilę pomyśleć, zanim jestem w parku, bo jestem spóźniona, więc yes, let's go! Dobrze, moi mili, wróciłam od fryzjera. Jak widać, włosy są w końcu proste. Są dość krótkie, ale ja lubię ten efekt. Lubię siebie w takich krótkich. Jem sobie bób. Zaraz muszę wyjść z domu. Muszę jechać do IKEA. Nie chce mi się jak smog. Tak się mówi? Nie wiem. Dobra, nieważne to jest. Muszę wyjść zaraz. Dorosłe życie jest ciężkie. Jakby wiecie co, ja was naprawdę serdecznie przepraszam. Znaczy, z drugiej strony nie przepraszam was, bo nie mam was za co przepraszać, ale nie jadę do IKEA. Nie chce mi się. Nie chce mi się jechać do IKEA. Tam jest zawsze tyle ludzi i tyle łażenia i tyle roboty. Ja jeszcze mam tam tak daleko, cały dzień mi na to zejdzie. A i tak już jest 15 za chwilę, więc ja będę w domu jakiejś kurde 21. Więc po prostu nie chce mi się tego robić. Dlatego zostanę w domu i poleżę, bo odpoczynek jest bardzo ważny, moi drodzy. Bardzo ważny jest odpoczynek. Boże, wyglądam strasznie jak leżę. Dobra, kogo to obchodzi? Odezwę się jak się wyśpię. Pa. Przyszłam do kuchni i zrobiłam sobie kawę, a przy okazji stwierdziłam, że zrobię sobie zupę. Więc robię sobie moją ulubioną zupę brokułowo-groszkową. Gotuję brokuła. Boże. Co jest ze mną nie tak? Co jest ze mną nie tak? Anyways, odcedziłam groszek i będę to zaraz łączyć, ale muszę to zmyć, bo mam teraz na blacie mnóstwo wody z brokuła. W ogóle ten kubek przywiozłam sobie z Nowego Jorku, jak byłam w Stanach. I to jest jeden z moich ulubionych kubków, bo daje mi mega vibe taki podróżowy. W ogóle podróże to jest coś, co sprawia, że czuję, że żyję. Dawno nie byłam w Stanach przez pandemię. Jak już pandemia jest trochę na innym etapie i ja teraz zaczynam takie życie moje, osobiste, to zamierzam bardzo dużo podróżować. Więc fajnie. Moje życie jest super. Thank you.
najprostsza, najsmaczniejsza i najszybsza zupa, jaką kiedykolwiek zrobiłam. Za mało słona. Napisała do mnie moja mama, że mam do odebrania paczkę z paczkomatu i że coś mi kupiła. I czy to nie jest najsłodsza osoba na świecie? Mam najlepszą mamę ever, więc jestem bardzo ciekawa, co tutaj jest. Napisała mi, że to jest prezent na nową drogę życia, no bo jak wiemy, wyprowadzam się za 2 dni, więc jestem mega ciekawa, co tu może być. Dobra, odpakowałam to i pokażę wam, co to jest, jak założę to na siebie. To jest szlafrok! A dlaczego szlafrok? Bo mój szlafrok wygląda tak. To jest od licznych farbowań mojego łba. Robimy sushi, więc stwierdziłam, że założę koszulę, żeby czuć się bardziej fancy. I wstawiłam ryż. Będę teraz kroić warzywka. To jest sushi w wersji biedackiej, bo nie będę się bawić w jakieś zalewanie ryżu. Nie mam na to czasu i energii, więc pokażę wam, jak zrobić sushi w formie ekspres, w miarę tanio i przyjemnie. A jest do tego smaczne, więc tak. Znalazłam resztkę papryki w lodówce, więc też ją użyję. Używam też, się nazywa rzodkiew daikon, czy coś takiego. Ona jest kupioną za jakieś 6 zł. Tak wygląda. Pro tip, jak zwija wam się papier taki pakowy, już się nie zwija. Udawajmy, że to jest bardzo drogie wino, że to wcale nie jest herbata, ok? Możemy się tak umówić? Będę odcedzać teraz ryż. Wiem jak wy, ale ja jestem tą osobą, która uwielbia pić wodę po ryżu, więc zawsze odcedzam tą wodę do jakiegoś kubka i w trakcie robienia sushi potem po prostu piję tą wodę, bo jest przepyszna. A propos ryżu, ja nie mam jakiegoś specjalnego ryżu do sushi, tylko to jest taki, wiecie, zwykły biały ryż. Zwykły biały ryż, gotuję go 15 minut. Szoko z citronem. Dobrze, ryż się schłodził, więc zaczynamy robić sushi. Pokroiłam awokado i dałam takiego serka. To jest jakiś taki wegański serek z oszą. Czy ja umyłam ręce przed? Kurde. Oczywiście, że nie. Wiecie, o co chodzi. Trzeba dbać troszeczkę o odporność. Trzeba wprowadzać bakterie do swojego organizmu. Padło. Nic nie może się zmarnować.
gotowe rolki wkładam na jakieś 20-25 minut do lodówki. Brat mi właśnie wypił całe moje wino. Dobrze, że zrobiłam więcej. Więc mamy sushi, cały wielki talerz, będziemy robić test, mam tu jakiś sos sojowy, nie wiem ile on ma lat, zakładam, że dość dużo. Pamiętajcie, że żeby robić sobie randkę, wcale nie potrzebujemy faceta. Robimy test mojego taniego studenckiego sushi. That shit makes me happy. Będę czytać książkę i jeść moje sushi i cieszyć się. Tu mi kawa spadła. Jakby co? Aparat jest krzywo, ale ja chciałam powiedzieć, że zjadłam, teraz odpalam sobie sukcesję i... Boże, ta skarpetka jest okropna! Przepraszam! Odpalam sukcesję i odpoczywam. Buziaczki, robaczki, do zobaczenia. Następny film to vlog z przeprowadzki do Krakowa, więc nie możecie tego... Więc nie możecie zaniedbać. Bye!